Obecność też tutaj jako przedstawiciela instytucji, którą Pan prezentuje, też nieprzypadkowa. Rozumiem, że marszałek Piłsudski to także dla Was postać, którą warto upamiętniać i ciągle oddawać hołd, jak Pan to widzi. Tak, oddawać nie tylko hołd. Uczestniczyć w uroczystościach, z okazji jego urodzin, z okazji śmierci. Natomiast w szkołach mówić o tutaj o święcie, czy o czynach, o dla naszej ojczyzny, co zrobił i tak dalej, marszałek Piłsudski. I żeby mobilizować młodzież, żeby wiedzieli, nie tylko, że pomnik stoi tutaj w Grudziądzu i nic my nie wiemy, przejdziemy i tak dalej, ale w szkołach powinno być to, że służył, co robił, jak, kiedy umarł, kiedy się urodził. Powinno to być w szkołach od podstawowej, myślę, i w szkołach średnich też mówione o tym. Ale dobrze, że w Grudziądzu ten pomnik mamy, to jest kilkanaście lat temu zbudowany, ten pomnik powstał. To jest taki upamiętnienie naoczne marszałka Piłsudskiego. Inaczej byśmy mieli tylko ulicę, prawda? Tak, tylko byśmy mieli ulicę. Tutaj mamy pomnik, tutaj są na tablicach, są sponsorzy, którzy sponsorowali ten pomnik. Była to duża uroczystość, byłem też obecny na tej uroczystości, była to duża uroczystość. I Grudziądzanie zawsze idąc, zawsze spojrzą, wiedzą, że jest takie coś w Grudziądzu i upamiętnione. Niezwykle ważna data. Sam marszałek na 10 lat przed śmiercią powiedział, że jak umrze, to Polska będzie kolokwialnie mówiąc biedna i może grozić jej niebezpieczeństwo. I jak czas potem pokazał, nie pomylił się. Rzeczywiście można powiedzieć, że jego słowa zabrzmiały proroczo. Śmierć marszałka była szokiem dla wszystkich. Grudziądzanie i w ogóle wszyscy Polacy przyjęli tą wiadomość z niedowierzaniem. Została ogłoszona 6-tygodniowa żałoba narodowa. Władze Grudziądza dowiedziały się o tym wydarzeniu za sprawą komendanta miejskiego policji 12 maja po godzinie 1935 roku, po godzinie 23. Odbywały się wielodniowe uroczystości żałobne. 14 maja 1935 roku na Nadwiślańskich Błoniach odbyła się msza żałobna, którą celebrował ksiądz proboszcz dr Władysław Łęga. Według danych miało w tej mszy uczestniczyć 10 tysięcy osób. Z racji zaangażowania Związku Piłsudczyków odbyły się też uroczystości żałobne w Grudziądzkim Teatrze. Całą masę wiązanek złożono pod pomnikami marszałka Piłsudskiego w Grudziądzu. Głównie pod pomnikiem, który znajdował się w dawnym Centrum Wyszkolenia Żandarmerii. Żołnierze i harcerze składali tam kwiaty. Kwiatów była niezliczona ilość. W dniu, kiedy marszałek został pochowany w kryptach wawelskich, czas się jakby zatrzymał na 3 minuty. Ruch całkowicie w mieście zamarł. Wyły syreny, biły dzwony kościelne. Reprezentantem z Grudziądza, reprezentantem Pomorza był prezydent Józef Włodek, który udał się na uroczystości pogrzebowe do Krakowa i do Warszawy. Także było to naprawdę bardzo ważne wydarzenie. Jeszcze warto też wspomnieć, że tego samego roku, 11 listopada, czyli w 1935 roku, została odsłonięta pamiątkowa tablica upamiętniająca wizytę marszałka Józefa Piłsudskiego. To się wszystko ze sobą łączyło. I w tym momencie też muszę dodać, że w tym roku będziemy obchodzili setną rocznicę urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego. Przepraszam, nie urodzin, tylko setną rocznicę odwiedzin Grudziądza przez marszałka Piłsudskiego. I chcemy też godnie to uczcić.